Miałam dość tego dnia, zimna i deszczu. Byłam zmęczona współpracownikami, którzy robili sobie psikusy na cześć dziecinnego święta. W pracy panował prawdziwy chaos. Wszyscy zachowywali się jak wariaci, a ja w końcu skończyłam dzień wcześniej. Nikt nie wydawał się tym przejmować, dzień był już całkowicie pozbawiony produktywności. Myślałam, że to kolejny żart prima aprilisowy, kiedy dotarłam do domu, aby znaleźć moje zwykłe miejsce parkingowe zapełnione przez samochód mojej najlepszej przyjaciółki. W milczeniu podziękowałam mieszkaniu na odludziu za nieograniczoną przestrzeń parkingową. Zaparkowałam na podjeździe i weszłam do domu, broniąc się przed wszelkimi figlami, które mogłyby tu na mnie czekać. Zamiast tego usłyszałam stłumione jęki dochodzące z głównej sypialni. Przez krótką chwilę miałam nadzieję, bardziej niż kiedykolwiek, że to jakiś nieśmieszny żart. Może udawała jakiegoś nieznajomego i oboje wyskoczą, gdy wejdę do sypialni i będą się śmiać, że pomyślałam, że dzieje się coś niegodziwego. Nie zauważyli mnie w drzwiach, a ja wycofałam się z pokoju, w którym moja najlepsza przyjaciółka leżała na moim chłopaku. Czułam mdłości w żołądku i absolutną wściekłość. Podeszłam po cichu do szafy na ubrania i wyciągnęłam strzelbę, którą tam trzymaliśmy. Weszłam z powrotem do sypialni, jak załadowałam broń tak, jak pokazywał mi mój chłopak. Zauważyli wreszcie, że stoję w drzwiach, gdy wycelowałam broń w ich stronę. Alexis spanikowała i podciągnęła prześcieradło, aby się przykryć. Ricky, co do cholery? Ona spojrzała na niego, jakby to ona została oszukana. On rozejrzał się po pokoju na chwilę, tracąc głos. Catherine, powiedziałem ci rano, że jesteśmy skończeni. Wyglądał zarówno na wściekłego, jak i przestraszonego, gdy wpatrywał się w pistolet w moim ręku. Myślałam nad moim stresującym porankiem, leniwie kołysząc pistoletem w przód i w tył, aby wycelować w nich po kolei. Alexis odezwała się ponownie. Katie, come on, to jest żart, prawda? Musiałaś to przewidzieć. Jakiekolwiek inne słowa, które planowała powiedzieć, umarły na jej ustach, gdy pociągnęłam za spust. Łzy spłynęły mi po twarzy, gdy patrzyłam, jak jej zdradzieckie ciało się przewraca. Strzał wstrząsnął moją małą sylwetką i byłam zaskoczona, że pozostałam na miejscu. Wyrównałam broń ponownie, by wycelować w mojego chłopaka. Błagał o życie, twierdząc, że zrobi wszystko, co tylko zechce. Kazałam mu spędzić kilka następnych godzin na kopaniu grobu dla Alexis i było już ciemno, kiedy wrzucił jej ciało do dziury. Nadal trzymałam wycelowaną broń i wystrzeliłam w jego plecy, gdy pozwolił jej ciało upaść. Potknął się do grobu razem z nią, krzycząc z bólu, gdy wylądował. Właśnie zakończył swoje skoblenie, gdy wypełniłam dziurę na tyle, by przykryć jego głowę. Zajęło to trochę czasu, ale po raz kolejny byłam wdzięczna za to, że jestem daleko od sąsiadów, gdy łopatą usypywałam ziemię. Była już prawie 4:00 rano, kiedy udało mi się wypełnić grób. Przemierzałam dom w poszukiwaniu kluczyków do samochodu Alexis. Jeździłam nim, aż znalazłam się poza stanem i zaparkowałam w ciemnej uliczce. Usunęłam tablice rejestracyjne i zostawiłam kluczyki w środku samochodu. Musiałam wrócić autobusem do miasta najbliższego mojemu domowi, a to dało mi dużo czasu na przemyślenie tego, co zrobiłam. Przez ostatnie kilka miesięcy zauważyłam, że Alexis i Ricky stają się wobec siebie przyjaźniejsi, ale nie myślałam o tym zbyt wiele. W prima aprilis siedziałam przy biurku, kiedy dostałam SMS-a od Rickiego. Nie mogę już tak dłużej. Jestem zmęczony udawaniem.
Katherine, odchodzę do Alexis. Wszyscy wiedzieliśmy, że to nadejdzie. Możesz mi odpowiedzieć? Zignorowałam teksty. Uznałam, że to żart i nie chciałam się skarżyć, gdy zajmowałam się wszystkim, co działo się w pracy. Do czasu powrotu do domu zapomniałam o tekstach, ale widok samochodu Alexis na podjeździe odnowił uczucie, że byłam częścią misternego żartu. Myślałam, że to był żart do momentu, kiedy zobaczyłam ich w łóżku. Wtedy pękłam. To wcale nie był żart. Minęło kilka dni i stwierdzam, że żałuję, że nie wiedziałam, że to nie był żart. Wciąż byłabym sama, ale nie musiałabym wpatrywać się w plamę ziemi za moim domem, w której leżą ciało moich dwóch najbliższych przyjaciół. No cóż, co mogę powiedzieć? Zawsze nienawidziłam Prima Aprilis. 1 kwietnia to data, którą zna każdy, bo to data, w której ludzie się wygłupiają i wkręcają innych. Tak jak w zeszłym roku, gdy ktoś obtoczył mąką górną część klasowych wentylatorów, albo innym razem, gdy ktoś podpalił włosy nauczycielce chemii. W każdym razie, Prima Aprilis może być bardzo szalone. W tym roku nie przyszedłem przygotowany na Prima Aprilis. To był mój ostatni rok i miałem wiele do nadrobienia. Moi przyjaciele mieli jednak dla mnie kawał. Można by się tego spodziewać, jednak ja byłem strasznie zaskoczony. Wszedłem rano do szkoły, aby przygotować się do lekcji. Byłem wcześniej. Usiadłem obok jednego z moich przyjaciół, przyciągnąłem jego wzrok i przywitałem się. Nie odpowiedział. Spojrzał w drugą stronę i rozmawiał z innym chłopakiem. Wpatrywałem się w niego zdezorientowany. Andrew nigdy mnie nie ignoruje. Jest moim najlepszym przyjacielem od 2 lat. Hej, Andrew, ja... Moje słowa znikły, gdy on wstał i skierował się do wyjścia z klasy, nie zwracając na mnie uwagi nawet przez sekundę. Odwróciłem się w lewo, aby zobaczyć Trishę, która była zajęta przewijaniem się przez Reddita. Hej, Trisha, wiesz, co jest nie tak z Andrew? Nic z niej nie wyciągnąłem. Nawet nie spojrzała w moim kierunku. Okej. Sprawy zaczynają się robić troszkę dziwne. Siedziałem przez lekcję w ciszy, w połowie panikując, a w połowie mówiąc sobie: mech, to pewnie tylko wyszukany żart. I miałem rację. Tak jakby. Gdy szedłem korytarzem do mojej pierwszej klasy, zobaczyłem Kelly, która miała te same zajęcia co ja. Pomachałem do niej, znów brak odpowiedzi. Hej, odrobiłaś zadanie domowe? Zapytałem, gdy już ją dogoniłem. Nie odpowiedziała, nawet nie mrugnęła okiem. W tym momencie byłem całkowicie przekonany, że cała cholerna szkoła wiedziała o jakimś psikusie oprócz mnie. Byłem jakby zdezorientowany i zły w tym samym momencie. Co to za dziwaczne kawały? Zapytałem. Korytarz nie był niesamowicie cichy, więc to nie był ten jeden rok, w którym cała szkoła udawała, że jest niema i głucha. Uznałem, że to niegrzeczne, ale nadal nie znałem całej historii. Siedziałem przez fizykę bez nikogo, kto by do mnie mówił. Od tego momentu mój świat zaczął się wyciszać. Nie zawracałem sobie głowy rozmową z nikim, nawet z moimi wieloletnimi przyjaciółmi. Nikt też nie zawracał mi głowy. Podczas przerwy na lunch poszedłem do toalety, aby się odlać i tam zauważyłem coś niezwykłego. Kiedy myłem ręce, pomyślałem o tym, jak nikt nie zdawał sobie sprawy, że tam jestem, jakbym był niewidzialny. Potem, gdy spojrzałem w lustro, by poprawić włosy, byłem tam, ale nie było mnie tam. Jakbym to opisał? To trochę tak, jak patrzenie na hologram samego siebie. Naprawdę niestabilny hologram.
Migotałem w te i z powrotem i widziałem słabo ścianę toalety za mną. Potknąłem się do tyłu, zanim się otrząsnąłem. Niezły ten wasz kawał. Powiedziałem na głos, próbując przekonać samego siebie, że to właśnie było to. Wtedy wszedł ktoś inny i przeszedł obok mnie. Zgasłem, bo ich odbicie było takie, jakie były normalne odbicia. Stałe. Mój migoczący obraz stał w kontraście do tego. Wybiegłem z toalety i zobaczyłem Andrew odwróconego plecami, rozmawiającego z jakimś innym dzieciakiem. Andrew! Sięgnąłem, by poklepać go po ramieniu. Moje palce przeszły prosto przez jego łopatkę. Wycofałem rękę w szoku. Co się dzieje, kurwa? Mruknąłem. Musiałem być absolutnie szalony. Sprawy przybrały bardziej szalony obrót podczas następnych lekcji. Następna była chemia. Wbiegłem do klasy z kołatającym sercem i spoconymi dłońmi. To był koszmar. Gdy wszyscy usiedli, spojrzałem na siebie. Niby normalny, ale w środku wiedziałem, że tak nie jest. Gdy nauczycielka zbierała listę obecności, zatrzymała się i rozejrzała. Zapytała, czy ktoś mnie widział. Byłem wstrząśnięty, gdy wszyscy zgodnie potrząsnęli głowami. Jedna osoba nawet zapytała, kim ja w ogóle jestem. Moje uczucia zmieniły się z paniki w zwariowany strach i zdenerwowanie. Nogi mi drżały, potknąłem się wychodząc z klasy i nikogo to nie obchodziło. Udałem się w drogę powrotną do domu. Ochroniarz nie zatrzymywał mnie. Gdy siedziałem w nieco pustym autobusie, przewijałem swoje zdjęcia, aby zobaczyć, że wielu z nich brakuje. Tego jedynego zdjęcia klasowego podczas wycieczki do Niemiec. Przepadło. To drugie zdjęcie z moją miłością. Przepadło. Zdjęcia po prostu zniknęły jak wiatr. Jedyne zdjęcia, które zostały zachowane, to te z moją rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. Nawet te, które miałem z gimnazjum, zostały usunięte. W tym momencie zacząłem naprawdę mocno świrować. Gdy tylko dotarłem na swój przystanek, wyskoczyłem z autobusu i pobiegłem 4 przecznice do domu. Mamo, tato! Krzyknąłem. Spotkałem się jednak z pustką w domu. Moi rodzice wrócą dopiero najprawdopodobniej przed nocą. Zauważyłem naszego psa śpiącego w kącie. To był uroczy pudel, który nigdy nie skrzywdziłby muchy. Obudziłem go. Wpatrywał się we mnie przez chwilę, zanim zaczął warczeć. Potem rzucił się na mnie. Potknąłem się i wybiegłem, gdy podążył za mną do bramy. Stał i pilnował drzwi, jakbym był kimś obcym. Wtedy dotarło to do mnie. Byłem obcy. Nikt mnie nie pamiętał. Siedziałem przed bramą i czekałem, licząc samochody, żeby umilić sobie czas. Około 9:00 zobaczyłem, że wjechał samochód mojej matki. Gdy wysiadła ze swojego samochodu, podbiegłem do niej. Spojrzała na mnie ze zdziwionym wyrazem twarzy. Dzwonili do mnie ze szkoły i powiedzieli, że się nie pojawiłeś. Odetchnąłem z ogromną ulgą i przytuliłem się do niej, łkając w jej ramiona. Od tamtego dnia minęło już sporo czasu. Moi najbliżsi przyjaciele wciąż pamiętali o mnie, jakby ten incydent nigdy nie miał miejsca. Jednak ci, z którymi rozmawiałem sporadycznie, nie pamiętali mojego imienia, a ci, z którymi nigdy nie rozmawiałem, nigdy znowu mnie nie zauważyli. Zdjęcia również nigdy nie pojawiły się ponownie. Kiedy zapytałem moich przyjaciół o wydarzenia z tamtego dnia, wszyscy spojrzeli na mnie zakłopotani. Skąd ty o tym wiesz? Przecież nigdy cię tam nie było. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał,
zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuję. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.